Już ponad setka osób z Ukrainy, które zdecydowały się uciec przed wojną do Polski, znalazło się w gminie Samborzec w powiecie sandomierskim. Potrzebujący znajdują tutaj bezpieczne schronienie w większości u osób indywidualnych. Jednak jak przyznał wójt Samborca Witold Surowiec, przygotowywane są również miejsca noclegowe w remizach ochotniczych straży pożarnych. Remiza OSP w Złotej jest już gotowa na przyjęcie kolejnych uchodźców z Ukrainy. Na ten moment przygotowano tam 20 miejsc noclegowych. Budynek wyposażono również w niezbędne sprzęty, które ułatwią codzienne życie przybyłym na teren gminy Ukraińcom. Przybyli z Ukrainy schronienie znajdą również w remizie OSP w Zajeziorzu i Bogorii Skotnickiej, gdzie przygotowywane jest w sumie 70 miejsc pobytu. Przygotowujemy się, a można powiedzieć już tak prawie jesteśmy gotowi na 90%. Mamy przygotowane 20 miejsc noclegowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej. Już tam zrobiliśmy prysznic, warunki dosyć fajne, stworzyliśmy schludne i czekamy na przebycie. Przygotowujemy następne 70, na 70 miejsc po 35. 35 miejsc w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajeziorzu i tak samo 35 miejsc w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogorii Skotnickiej. Tamte remizy są większe, sale są dużo większe, więc można tam więcej osób zmieścić. Ponadto na dole są dodatkowe sale, gdzie może być na przykład stołówka, kuchnie tam są już. Oczywiście też dokupiliśmy pewne uposażenia, które tam brakowały, takie gospodarcze, łazienki wyremontowaliśmy. Wyzwań związanych z obecną sytuacją na Ukrainie nie brakuje również tutaj na miejscu. Największym wyzwaniem są bariery językowe i odpowiednie przystosowanie szkół, które mają obowiązek przyjąć ukraińskie dzieci pod swoje skrzydła. Pan kurator zalecił, żeby dzieci do szkoły mamy przyjmować i traktować tak wszystkie jak nasze dzieci. Z tym, że będą prowadzone dodatkowe grupy takie, można powiedzieć takie grupy wyrównawcze, gdzie będzie tam przede wszystkim 6 godzin tygodniowo języka polskiego. No i takie zajęcia jakieś, no, gdzie nie będzie potrzeba znajomości języka, bo wiadomo, że bez znajomości języka polskiego trudno poprowadzić jest lekcję historii czy tam jakiegokolwiek przedmiotu innego. Z przekazanych przez wojewodę świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza informacji wynika, że na ten moment w województwie przygotowano prawie 10 tysięcy miejsc dla uchodźców, a w planach są kolejne. Co więcej, uchodźcy przebywający w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych mogą tam zostać na dłużej, ponieważ doszło do kompromisu w sprawie stawki. Katarzyna Kaszluga, STV Info.